Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Juken. Przed nami kolejny odcinek z Total Battle. Dzisiaj będzie zarówno poradnik, jak i taki gameplay, bo kolejny odcinek poświęcony starożytnemu potworowi. Widz prosił, aby tak dokładniej więcej powiedzieć, więc myślę, że najwięcej, co mogę powiedzieć, to po prostu pokazać to w praktyce, jak ten starożytny będzie u mnie wyglądał. Za 5 minut, moi drodzy, będzie on przywołany. To będzie drugi starożytny w moim klanie. Pierwszego, niestety, widzowie, przegapiłem przez zmianę czasu. Kompletnie o godzinę się zamotałem, ale u mnie godzina była właściwa, tylko w grze ta godzina się jeszcze nie zmieniła i przegapiłem. Natomiast widać te pozytywne konsekwencje tego starożytnego, co wam też pokażę. Zobaczcie, 585 tysięcy złota. Po prostu niesamowita liczba, którą mamy do zdobycia. Srebra, jak widzicie, mamy nie za dużo, bo tutaj chociażby przed chwilą jeszcze wymiany na giełdzie najemników, moi drodzy, zrobiłem. Właśnie tutaj przyjaciel z klanu prosi, aby cisnąć pomoc. O, zobaczcie, cały czas prezenty lecą i lecą z każdej strony. Także co do tego złota, które mam, mogę wam śmiało powiedzieć, drodzy widzowie, że ani złotówki z realnych pieniędzy nie wydałem na to złoto. To wszystko jest efekt poprzedniego starożytnego i skrzyń. Natomiast jak widzicie, srebra mam mało. Jeszcze dziś rano, kiedy no już planowałem nagrać ten odcinek pokazując starożytnego, troszkę, moi drodzy, bałem się, jak on przebiegnie, ponieważ nie miałem ani jednego najemnika. Wszyscy wyginęli, wykończyli się. Natomiast zobaczcie, co dała mi giełda najemników. No, kosztowało mnie to chyba około 50 milionów srebra, moi drodzy. Oczywiście mówimy srebra w grze, bo realne pieniądze to ani złotówki. Gdybym pewnie jeszcze miał gdzieś porabowane po 100 milionów czy 200, no to bym był jeszcze w stanie mieć tych najemników więcej. Więc to będzie pierwszy protip, zanim nam przywołają starożytnego. To tak w skrócie, będzie wielki protip. No, konieczne jest, jeśli chcesz dobre wyniki w starożytnym. Ja to testowałem, widzowie, i wiem, więc mogę to wam powiedzieć na własnej skórze. Jeśli chcesz mieć naprawdę dobre wyniki w starożytnym, jak największe punkty waleczności, tak i tak dalej, i tak dalej, musisz mieć najemników. Jeśli już naprawdę nie masz najemników, to przynajmniej mieć na maksa potworów. Jak widzisz, u mnie no tych najemników wcale tak dużo nie jest, bo ja ogólnie mógłbym Kapitan Kleopatrą załadować tych najemników gdzieś tam w granicach 16 tysięcy, bądź jeżeli ten ma dwójkę, no to takich 8 tysięcy. Natomiast no sami widzicie, tu będzie może 2000 tych wszystkich najemników. No ale lepsze 2000 niż nic, jest różnorodność, więc punkty powinny być ok, mamy różnorodność również w potworach, no i będzie różnorodność jako taka w wojskach. Natomiast dziś zastosuję swoją pierwotną metodę, już bez rozdrabniania się na specjalistów, bez rozdrabniania się na słabsze oddziały te piątego poziomu gwardzistów. Spróbuję to po prostu zrobić samym G6. I dziś, moi drodzy, też będziecie mogli śledzić, jak tutaj moje wyniki wyglądają, bo zobaczycie potwora od samego początku przywołania do końca, łącznie z prezentami, które dostanę. Chcę wam po prostu to pokazać tak kompleksowo i tylko i wyłącznie dzisiaj skupiamy się na starożytnym potworze tak kompleksowo. Tutaj nas interesują te punkty waleczności. Zobaczcie, mam prawie 95 bilionów tych punktów. No, jest to dużo, ale uwierzcie mi, że szkoła jazdy się zrobiła wysoka, ponieważ chcę wejść na G7, jak widzicie tutaj, żeby tempo marszu zrobić na 9 poziom, tak? No to muszę mieć 120 bilionów, a mam 95. Bez problemu te 120 bilionów dziś osiągniemy. Tego jestem akurat pewien. Myślę, że tak nawet przy dobrych wiatrach do 150 powinienem dojść. Ale to będziecie śledzili już na koniec odcinka. Tak samo jak widzicie, moi drodzy, jeśli chodzi o mojego bohatera, głównego bohatera, to jest on na 130 levelu, coś tam niecoś go levelowałem, natomiast robię to, jak widzicie, cały czas ostrożnie, powoli, no bo to też niesie za sobą konsekwencje. A jak widzicie, no moja Kleopatra już coraz wolniej awansuje i będzie ciężko zrobić Kleopatrę teraz, aby była dwa razy wyższy, na dwa razy wyższym levelu niż nasz bohater główny. No to nie, że jest niewykonalne, ale będzie to bardzo trudne. Ale staram się dlatego do tego dążyć, żeby chociaż jak jeden czy dwa poziomy mojego głównego bohatera wbijam, żeby również w parze z tym wbijać levele, jeśli chodzi o Kleopatrę. Będę atakował, no pierwsze trzy ataki myślę, że zrobię Kleopatrą.
Tutaj wam też pokażę od strony technicznej, moi drodzy, bo teraz mogę pokazać, bo mamy to dostępne. Będzie przywołany starożytny. Będzie to starożytny 92 poziomu. Oczywiście wojska będą ginęły, tak jak i u mnie, tak i u przyjaciół. Zobaczycie to w praktyce. Natomiast jak my go pokonamy, a wiem, że to zrobimy, dostajemy 206 skrzyń i zobaczycie, ile mi przybędzie srebra po tym ataku, ile mi przybędzie złota. Tutaj oczywiście mamy taką zasadę, jest to taki wymóg klanu, według mnie możliwy do spełnienia, nie jest to nic trudnego, żeby wszystkie 13 skrzyń było, czyli przynajmniej dotąd muszę dojść, aby odebrać te skrzynie klanu. Te 8 skrzyń, tutaj jedną, tutaj 4, łącznie 13 skrzyń, z tego też są prezenty. Myślę, że spokojnie do tych punktów dojdziemy, ostatnio mi się udało dojść jakoś nawet chyba do tego poziomu. No, chciałbym też te zwoje triumfu, moi drodzy, oczywiście odbierać, po to, aby na triumfalnym wyzwaniu... O, jeszcze mam jakieś prezenty tutaj. Także też wam wszystko pokazuję, jak to fajnie płynie. No już nie będę miał za co szkolić wojsk, bo jak widzicie, póki co srebra nie mam, ale zobaczycie, ile go będę miał po starożytnym, który lada moment, lada chwila powinien zostać przywołany. Tutaj już piszą, żeby... Aha, ktoś portal. Dobra. Czyli zaraz będzie... to zrobione. Dlaczego mówię o tych zwojach triumfu, moi drodzy? Bo mamy zarówno pościg za peletonem, gdzie te zwoje triumfu również będę zdobywał. Przypuszczam, że wszystkie chyba zdobędę. Ostatnio przynajmniej tak było. A po to, moi drodzy, że ja chcę tutaj sobie upatrzyłem w sklepie. Chcę wbić, muszę wbić. Nie, że chcę, ale muszę. Mam na to 4 dni. Dzisiaj dużo daleko zajdziemy, żeby kupić jeszcze te do Kleopatry. Do Kleopatry te fragmenty pancerza. Mamy starożytnego, moi drodzy, więc pierwszy atak, ale my sobie go przeatakujemy na większym zbliżeniu, bo ja tak zaczynając zrobiłem na mniejszym. Zobaczycie, jak to pójdzie. I teraz, jak ja to robiłem, tak jak wam pokazywałem, zobaczcie. Na szczęście skróty klawiszowe już usunąłem, więc mogę spokojnie na klawiaturze numerycznej się bawić bez wyciszania mikrofonu. Przypadkowo i niechcący, zobaczcie, do równego wszystko robimy. No tych potworów, no właśnie, to tych dajemy po 40. Zobaczymy zresztą, bo to musi być duża różnorodność. Tutaj nie może, tutaj każdy potwór powinien iść w marszu. Możliwe, że moi drodzy będę, no nie wiem, 140, tak sobie strzelę. Najpierw to trzeba wypracować, szkoda, że nie można tego zapisać sobie. O, widzicie, źle. Ja wiem, po 100 zaryzykuję. Zaryzykuję, słuchajcie, po 100. Oj. To jest ta część, że widzicie, już atak, atak, ale niestety to tak nie działa, widzowie. Ile mamy nadwyżki? 107, dobra, czyli 100, ok. Niestety to tak, moi drodzy, nie działa. I tu z pamięci mogę powiedzieć, że będzie 12 tysięcy. 12 tysięcy, chyba że w Kleopatrze się coś zmieniło, to zaraz sprawdzimy. 6 tysięcy, oj. To tak, zapomniałem, że awansowałem Kleopatrę. To wiecie co? To chyba będzie 14 tysięcy. 14 tysięcy, 4. No to widzicie, wojska, to muszę wskrzeszać, ale mam dużo złota, mam dużo świętej mikstury, dlatego będę dość konkretnie... No, tu może być 750. Zacznij marsz. Pierwszy atak, moi drodzy, tutaj Herkulesem atakują. Ja wam mówiłem, że z tym Herkulesem to się kompletnie nie opłaca. I jest to, moi drodzy, bez sensu. W sensie, że trzeba na niego realne pieniądze wydawać. I zaraz zobaczycie, jak mi zaczną prezenty płynąć. Tylko no będę musiał pewnie te pokazowe dla was, widzowie, trzy ataki zrobić przez wskrzeszanie całego wojska. Z tego względu, że no już nie mam srebra. O, pierwszy atak. No jak widzicie, niestety nie wbiłem levelu. 103 tysiące, no trochę ubędzie. Ale wiecie co, no w sumie mogę jedną armię, jedną mogę... Patrząc, ile mam nadwyżki, to możemy raz sobie tych, możemy sobie usunąć, a resztę sobie wskrzesimy i już mamy różnicę sporo. Mam nadzieję, że dobrze pousuwałem. Czasami, słuchajcie, jak się człowiek spieszy, może źle usunąć i wtedy będzie problem. Zobaczmy wynik, tylko tutaj też nie ma czasu, wiecie, na przeglądanie. 25 bilionów dostaliśmy, czyli całkiem nieźle. Zaraz będziemy prezenty odbierali, ale moi drodzy, te prezenty nam nic nie dadzą, jak nam potwór zniknie, więc tutaj trzeba... Szybko działać. Dobrze, że mamy tych najemników, moi drodzy. 4 ataki, 3 ataki przeprowadzę na Kleopatrze, żeby ją awansować. Później może jakiś inny
Kapitan również. No to wiecie, wszystko ok. Natomiast jak widzicie, jak miałem... No dobra, może niech będzie tak 40, jak było. Jak miałem, moi drodzy, wcześniej różnorodne wojska, czyli te słabsze, to nie szło to zbyt fajnie. W sensie nie było takiego expa. To każdy ma swoją teorię i ta, która się... Jak macie swoją lepszą od mojej, no to oczywiście nie sugerujcie się tutaj moją. Pewnie, że tak. Teraz już wiem, że będę musiał wskrzesić 14 tysięcy, 14 tysięcy, 7 tysięcy i tam było 750. Dobra, ale w razie czego tych bym nie musiał wskrzeszać, tylko ewentualnie jeźdźców. Dobra. Dobra, niech Kleopatra sobie idzie, moi drodzy, a my zobaczymy, jakie tu dostaliśmy pierwsze osiągnięcia. Zobaczcie, zryw starożytnych. Pierwszy atak, a już pierwsze trzy. Słuchajcie, zdobyte. Już 160 tysięcy punktów mamy zdobyte. Zobaczcie, pościg za peletonem, czyli te zwoje triumfu do triumfalnego wydarzenia. I tu oczywiście również cyk, 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 cyk. Tam pewnie jeszcze w tym... Zobaczcie, o, już kolejny atak. A za chwileczkę to zrobię. Zobaczcie, pyk. I ile tu zdobyliśmy? To czyli wchodzimy na 140 level pewnie zaraz. Nie będziemy tego teraz, słuchajcie, liczyli. To nie jest ważne, w którym my teraz jesteśmy levelu. Patrzcie, znowu zdobyliśmy kolejne punkty. Cyk, cyk, cyk. To jest drugi atak dopiero. Już zaraz będzie trzeci atak i będzie 8 skrzyń, jak widzicie. Także idzie to przepięknie, moi drodzy. Ale o, Kleopatra, 215 level. Pięknie, czyli drugi atak był całkiem korzystny. Widzicie? 19 bilionów expa. Mamy oczywiście wszystkie bonusy tu powłączone, jakie są nam potrzebne. Ustaliłem, że jeszcze raz mogę usunąć, czyli że mogę usunąć tych, tylko jeźdźców, żebym nie usuwał. Dobra, i resztę wskrzeszamy. Widzowie, i lecimy trzeci atak. Na razie żadnych liczb nie przeglądamy, na razie jesteśmy, jak widzicie, skupieni tylko na ataku, możemy jedynie jakieś tam prezenty odebrać, ponieważ mam tarczę pokoju, mogę wszystkie zbiorowo odebrać. I może się okazać, że zaraz już, o, już mamy 4 miliony, słuchajcie, srebra. Atak numer 3. A potem zobaczymy, jak widzowie to, jak to zrobimy. Czy zrobimy atak innym kapitanem, żeby go awansować, chociaż ja raczej Kleopatra jest dla mnie takim najważniejszym kapitanem, ale wiadomo, że jak wam mówiłem to też w poprzednich odcinkach, inni kapitanowie również nam są potrzebni do szczęścia, po to, aby... Na przykład było szybsze tempo badań, czy tempo budowy, ale też nie chcę przesadzać. Tu było wszędzie po 100, to myślę, że będzie Gites. Mamy, zobaczcie, różne rodzaje potworów. Ja to ręcznie oczywiście wpisuję. Szkoda, że się takiej konfiguracji nie da zapisać, aczkolwiek chyba coś się zmieniło po awansie kapitana. No dobra, tu dajmy 110. Okej. I na szczęście się nie wkopałem, więc na szczęście jest Gites. Było 14 tysięcy. Może nie zmieniajmy. 7 tysięcy, zobaczymy, jak to się zmieniło, bo kapitan awansował, było tutaj 750, jest o 20 więcej. Zaryzykuję, widzowie, powiem wam szczerze, albo tutaj zrobimy tak, że katapult... Aha, bo 10 katapult się samo się wysłało, 10 katapult. Dobra, lecimy tak, tam się nic nie stanie. Musimy szybko trzeci atak przeprowadzić, żeby nam przyjaciele z klanu nie pokonali tego potwora. Tutaj już mamy jego... Status ten na zielono, ale można to też sprawdzić tutaj. Zdrowie 71%, czyli zaraz te punkty tutaj odbieramy. W ogóle zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. A, w pogoni za łakociami, czyli jeszcze sobie w tej loterii z dreszczykiem weźmiemy udział. W taki sposób polecam wam w niej brać udział, ale w sposób płacenia na to pieniędzy to nie, bo to już jest taki hazard, gdzie, wiecie, możecie dużo pieniędzy stracić. Co nam tutaj weszło? No niestety chyba nie. I teraz byśmy musieli wszystkich wskrzesić, według mojej teorii. Więc może zaryzykujmy i wszystkich jak leci, może poza katapultami, a wszystkich jak leci wskrzesimy, trudno, bo to złoto dostaliśmy, aby... O, kolejne nagrody, jak widzicie, cały czas lecą nagrody, bo przyjaciele z klanu również te tutaj dostają te nagrody. I tak jak wam mówiłem, trzeci mój atak, 13 skrzyń z klanu mam zapewnionych. Zaraz się zastanowię nad kolejnym atakiem, zobaczcie, już mam 143 poziom triumfalnego wyzwania, a przed chwilą dopiero co 144, a przed chwilą dopiero co... Czyli już będziemy mieli zaraz 150 i
zaraz kupimy te fragmenty naszej kapitan Kleopatry. Sobie robię chwilę takiego, widzicie, chillu, żeby posprawdzać, co podostawałem. I za chwilę jeszcze jeden atak Kleopatrą. Myślę, słuchajcie, że Kleopatrą. Zobaczcie, jak ładnie idą levele. 146, tak? Pięknie. A tu potrzebujemy 150, czyli dziś ten 150 wbijemy. Możliwe, że za chwilę. Lecimy z kolejnym atakiem, moi drodzy. Trzy ataki, jak widzicie, mamy w ostatnim ataku 18 bilionów. Zaraz sprawdzimy, ile nam przybyło. No i że tak średnio po 8, czyli koło 24. No to jeszcze tak średnio przybyło. No to jeszcze spokojnie jeden atak trzeba. Oj. Ale jak widzicie, ubywa tych najemników, więc dlatego ta teoria, aby jednak te liczby pełne były, ta teoria jak najbardziej jest fajna. Ja oczywiście odcinek, moi drodzy, do końca starożytnego. Tu jest czas przyzwania, ale możemy go wcześniej załatwić. Więc od razu wam mówię, że odcinka nie będę kończył tak o, bo będę miał sobie taki kaprys, tylko po prostu skończymy odcinek w momencie, kiedy odbierzemy prezenty, bo ja chcę, żebyście to widzieli, jakie to są też prezenty. Tym razem może dajmy tych 110, kombinujmy po prostu na różne sposoby. A tych ile na maksa można? 102, no to 100. Dobra, już chciałem, kliknij, zacznij marsz, a się zapomniałem, że zróbmy teraz inaczej. 14500, 14500. 7250, no to 725, no 700 tych będzie, dobrze. Raz inaczej, widzicie, ja też kombinuję na różne widzowie sposoby, nie? Jeżeli nie macie tarczy pokoju, pamiętajcie, aby otwierać te skrzynie ręcznie. No ale skoro ja mam tarczę pokoju, wiem, że mi nic nie grozi i mogę się wzbogacić w srebrze. Zobaczcie, już tak naprawdę mamy tutaj konnego rycerza wyszkolonego, więc tak na upartego mógłbym go nie wskrzeszać, drodzy widzowie, więc może zaoszczędzimy trochę złota, mimo że go mamy dużo, ale po co tracić? Po co, drodzy widzowie, tracić tyle złota? Bo konnego rycerza już mamy możemy wyszkolić, bo możemy kolejnego. O! Pospieszyłem się. No właśnie, tutaj teraz się trochę się z tym usuwaniem pospieszyłem, no ale trudno, trudno. Zryw starożytnych, widzicie, czwarty atak, tam jakieś fragmenty animatore dostaliśmy. Tu znów w triumfalnym wyzwaniu coś dostaliśmy, także też w klanie jest teraz taki wyścig, żebyśmy... O, dlatego staram się te wszystkie zwoje triumfów, widzowie, zdobyć dla dobra klanu, żebyśmy fajny ranking mieli w klanie. Ja już wam zaraz to pokażę, tylko coś tu się zawiesiło, bo mi pokazuje dwie nagrody, a chyba wszędzie nagrody podbierałem, a nie, zobaczcie, 147 poziom. Czyli chyba 148 już powinien być, a nie wiem, jak to działa. Zobaczcie, moi drodzy, jeszcze jeden atak, jak mi się uda szybko wyszkolić wojska, ale też nie mamy tyle srebra, więc raczej tego nie zdążę zrobić. Toczymy walkę o to, żeby być w pierwszej dziesiątce i dlatego te zwoje triumfu są tak bardzo potrzebne, nie? Jeżeli mi tutaj srebra by przybyło jakaś magiczna kwota, jakieś parę milionów, to myślę, że zdążyłbym, ale jak widzicie, no nie mam. Nie mam takiej możliwości. 2 miliony mi nie starczy. Także no ja tutaj muszę sobie poczekać i popatrzeć. Przede mną jeszcze będzie dzisiaj jeden atak, bo ten starożytny jeszcze za 2 godziny będzie kolejny. No ale no tutaj te 14 tysięcy tych wojsk, no niepotrzebnie. No mogłem jednak je wskrzesić. Ale zobaczmy wynik po tych 4, moi drodzy, atakach. Patrzcie, mówiłem, że spokojnie 120 bilionów będzie tych punktów waleczności. Jak widzicie, widzowie, mamy ich 134 punkty, 134 biliony. Ale wiecie co? O, już starożytny się czerwony pali, także zaraz będzie pokonany. A my sobie, moi drodzy, zrobimy w tym momencie, bo być może mamy tu tyle punktów, że może coś fajnego jeszcze mi się tu uda, jakiś na przykład najemników z tego wylosować, bo przyznam, że żadnych nie wylosowałem. Dlatego też jestem przeciwny wydawania tu pieniędzy na tą loterię. To jest typowy hazard, ale jeżeli już mamy punkty, bo po prostu je zdobyliśmy z wykonywanych zadań, to jak najbardziej jest to przyjemna zabawa. No widzicie, już prawie byśmy mieli, kurczę, Beduina, fajnych jakiś byśmy mieli. Mamy dużo losowało mi się tego expa i przez to też exp lepiej wbijałem. Nagrody takie prawdziwe po starożytnym to będziecie mogli zobaczyć dopiero jak odbiorę prezenty
To będzie smoła, to będzie dużo świętej mikstury, z pewnością złota i srebra i to zobaczycie w sposób namacalny. Ale czekamy, aż nam się potwór rozwali. On już się na czerwono pali, więc już lada moment. Na pewno nie dotrwa tych 20 minut, moi drodzy. Zaraz okaże, że to będzie najkrótszy odcinek z Total Battle. Jak widzicie, kuszą, bo zawsze o oczko dalej wpada niż jest ten najemnik. Także jakbyście wydali pieniądze, byście się też o to wkurzali, bo być może raz by wam trafiło. Zobaczcie, już bym miał 1000 najemników więcej, gdybym trafił. Także przez to, że tak to trafia, nie wydaję na to pieniędzy. Pokazuję wam, jak grać za darmo. No mogłem chociaż tego cukierka trafić, bo tu już mam ostatnie zakręcenie. Nie, widzowie, jeszcze dwa zakręcenia. Dostaliśmy cukierka. Cukierek albo psikus. Ten exp spoko, no ale to wiecie, jak duża liczba wpada, to jeszcze jest ok, ale to jest takie ciułanie, nie? No ale i tak nie zmienia faktu, że zobaczcie, mam 35% expa dodatkowego. To widzicie tu, moi drodzy, oczywiście w tych bonusach, jak wchodzicie, to jest bonus Halloween, 35% mam więcej. No atakować myślę, że już nie zdążę, bo nie mam tyle, słuchajcie, srebra. Chyba, że jakimś cudem mi tu wpłynie. No milion to nadal za mało. Ja swoje misje, słuchajcie, zgodnie z zaleceniami klanu wykonałem. Więc spoko. Natomiast no brakuje mi, moi drodzy, srebra, ażebym mógł... Tutaj na czacie widzę, koledzy piszą, jakbyście procent zdrowia, nie? Że zaraz też napiszemy, żeby koledzy widzieli. Pozdrawiam swoją drogą wszystkich kolegów zdrowia. 26%. No to zaraz napiszę. You can napiszę, słuchajcie, 26%. Pozostaje mi w tym momencie obserwować tylko, jak oni go pokonują, ponieważ jak widzicie, jedno wskrzeszenie mogłem zrobić więcej, mogłem nie uśmiercać tej armii. Zrobiłem 4 ataki, no tak bym pewnie zrobił 1 atak więcej, nie? Czy by mi to coś dało? No zobaczmy, jak nasza kapitan, bo obawiam się, że nasza kapitan Kleopatra jest niewiele, no trochę jeszcze brakuje do kolejnego levelu, ale fajnie by było, jakbym dzisiaj jej 216 level wbił, ale to pewnie, widzowie, już zrobię poza odcinkiem, tak szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, jeszcze jeden atak mnie czeka, a za chwilę zgarniemy prezenty, gdzie ja w tym czasie sobie armię odbuduję, czyli jak to właśnie wygląda w praktyce. Jak atakuję, to widzicie, zazwyczaj nie wskrzeszam, a uśmiercam, no ale że pozbyłem się srebra, to jednak sam się w tym zamotałem. Za chwilę i tak to odzyskam, zobaczycie, ile będzie srebra i już będziecie wiedzieli, że będę w stanie z tego, co za chwilę wyciągnę, za 2 godziny zrobić kolejny atak. Znaczy za 2 godziny, no już nie za 2 godziny, bo za 1,5 godziny właściwie. Będę w stanie, moi drodzy, zrobić kolejny atak. Być może zrobię ten atak, raczej zrobię Kleopatrą. I teraz uważajcie, co się stanie. Już na czerwono tutaj wchodzi, zobaczmy, ile mamy jeszcze tego zdrowia, tego potwora. 8%, zobaczcie, zaraz skrzynie nam tutaj wlecą, 8%, zaraz potwór jest pokonany. Zaraz potwór, moi drodzy, będzie pokonany i zobaczycie, ile wleci skrzyń. Jeszcze przelećmy, zanim wlecą te skrzynie, mamy tylko 75 tysięcy smoczych monet, 109 tysięcy smoły, mikstury 3000 i zaraz zobaczycie, co się stanie. Już jest pokonany i patrzcie, moi drodzy, te prezenty. Brawo, napiszemy przyjaciółom, aż się z tych emocji, moi drodzy, przejęzyczam, bo to są emocje niesamowite. Zobaczcie, co mi tu wchodzi, 80 tysięcy złota, ponad 70 milionów srebra, 84 tysiące świętej mikstury, zobaczcie, wchodzą smocze monety, ponad 100 tysięcy, 100 tysięcy smoły. To wszystko widzicie, tak? Zobaczcie, tak jak miałem, jak mi brakowało, widzowie... Jak mi brakowało srebra, tak w tym momencie widzicie, że tego srebra mi już nie brakuje. Zobaczmy, bo kolega tutaj wkleił swój wynik, gdzie zdobył te skrzynie. Więc zobaczmy, jaki kolega miał wynik. On ma Kleopatrę na 267 levelu. Brał wojska, no tutaj 8, on ma G8, no to wiadomo, że zdobywał więcej, ale też widzicie, zobaczcie, też brał różnego rodzaju potwory, po 20, tak? I te, które ma, także też sobie dobierał różnie. Wojska ma jedynie, więc nie, bo tutaj też są, też ma najemników w tym. Miał dużo najemników i też dlatego, zobaczcie, nie? Widzicie? No, troszkę miał tych najemników. Znacznie więcej od nas. Dostał 210 bilionów. No sporo dostał.
No ale jeszcze sobie muszę trochę poczekać, żeby klo... A ile dostał expa? 429 bilionów, o kurde. O kurde, ładnie, ładnie, moi drodzy, ładnie. Ale to przypuszczam, że na tym levelu Kleopatra to może być jeden. Natomiast wiecie co? Właśnie, my musimy jeszcze jedną rzecz zrobić, moi drodzy. Musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie. Mamy dużo tych smakołyków smoczych i nasz potwór już awansował na 178 level i jest bardzo prawdopodobne, że no, po jutrzejszym wydarzeniu, w którym będę brał udział, awansuje już na 180 level. Przy czym zobaczcie, zaczynaliśmy, widzowie, odcinek, gdzie dużo złota jeszcze straciliśmy, prawda, na wskrzeszanie, mając 500 tysięcy złota, a mamy 624 tysiące złota. Pod tą okazję, moi drodzy, wyszkolimy sobie jeszcze kolejne wojsko, bo ja już się szykuję do, widzowie, kolejnego ataku. Jak widzicie, niestety musimy tym. Jak widzicie, to naprawdę bardzo dużo daje. Czekajcie, tego do tego jeszcze trzeba szkolić. Zobaczcie, 8 dni, 18 godzin bez przyspieszenia przez przyjaciół. Tak daje mi awansowanie kapitan Heleny i ubranie ją odpowiednio. Także też właśnie będę wam zwracał na to uwagę. I ja się cały czas zastanawiam, czy właśnie tej mojej kapitan Heleny też troszkę nie przyawansować. I tu jestem taki trochę, widzowie, w rozterce, czy awansować Kleopatrę, czy jednak kapitan Helenę. Tutaj bym chciał na pewno to zamknąć na maksa. Jeszcze trochę mi brakuje, ale wiem, że ostatnio mi się udało to na maksa zamknąć, ale to chyba tylko dlatego, że ten pościg za peletonem trwa przez 2 dni. Trwał wtedy, no teraz widzę tutaj 2 godziny zostało do końca. Sprawdźmy, mamy 140, no już prawie 148 level, także mamy tutaj fajne punkty i wykupimy te fragmenty Kleopatry, żeby można było Kleopatrę awansować, aby miała więcej. Ja wam muszę to też, widzowie, pokazać, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Jak mamy Kleopatrę, to awansujemy ją w ten sposób, ale żeby była silniejsza, to chodzi o 5. poziom gwieździsty, bo to też zwiększa siłę armii z 60% na 90%. Mówimy oczywiście o dodatkowej sile armii. I do tego potrzebujemy te fragmenty Kleopatry. I to, że ja ich tutaj mam wystarczająco, a brakuje mi tej mikstury, to się tym nie sugerujcie, bo i tak czy siak za chwilę, jak ja to wykupię, to będzie mi tych jej fragmentów brakowało. Także idę na maksa z tymi fragmentami. Także klucz to jest, jak widzicie, dobry, zgrany klan, który dobrze działa. Zobaczmy, co tutaj przyjaciele piszą. Piszą właśnie też o tych zwojach triumfu, tak? Żeby zobaczmy, czy coś skoczyliśmy. Moi drodzy kochani, zobaczmy, czy coś skoczyliśmy. Ja de facto, słuchajcie, po tym potworze mógłbym awansować tą technologię na G7, bo to nic jakby nie przeszkadza i myślę, że, widzowie, zrobię to razem z wami, ale zanim to kliknę, muszę się upewnić, czy na pewno mamy Farthada z Heleną. Na pewno mamy. Helena dlatego, że ona ma te same ubrania co Farthad, które wpływają na to. No nic, moi drodzy, no to tempo marszu specjalistów sobie przyspieszymy. Po to tych dniowych trochę kupowałem na ranga roku, żeby móc te jednodniowe przyspieszenia też wykorzystać. Bo tu teraz tymi przyspieszeniami, to wam powiem szczerze, że może mi ich zaraz zacząć brakować. Wam się może wydawać, że mam dużo, widzowie, tych przyspieszeń, ale to wcale tak nie jest, jakby to się wam wydawało. No tu niestety nie mamy minuty, to te 5 minut nie będziemy czekali. No i uwaga, za to też odebraliśmy jakąś tam nagrodę fajną i robimy Akademia Gwardziści. Robię to razem z wami, cyk, cyk, cyk. Bo zależy mi na G8. Ulepsz. Ile dni, widzowie? 630 dni przed pomocą przyjaciół. Mimo że moi drodzy, oczywiście, mamy Farthada. Także jak widzicie, Farthada będzie trzeba jeszcze mocno levelować, bo to tych przyspieszeń po prostu się nie wyrobimy, nie? Z tymi przyspieszeniami, widzowie, się nie wyrobimy. Więc no zdecydowanie będę musiał. A zresztą źle zrobiłem, dałem ciała teraz. Ale już tego nie cofnę, widzowie. Bez 41. Gdybym włączył tutaj w premium na chwilę tą opcję, to bym miał tempa badań 75% szybciej.
i 5 od pomocy. No trudno, mój błąd, widzicie, zapomniałem o czymś. No ale to, jak widzicie, jest tutaj tyle rzeczy, które się dzieją, że po prostu można się czasem... no czasem można się po prostu zamotać. Mi też się to zdarza. No nie ma tutaj osoby, która by się nie zamotała, tak? Natomiast plan jest teraz taki. Oczywiście zrobię jeszcze z 2 ataki, może 3. Czy Farthadem, czy Heleną, to dowiecie się pewnie gdzieś tam w następnym odcinku. Stawiam tutaj na spontan. Jak widzicie, no opłaca się, tak? Opłaca się, bo mamy tak dużą ilość srebra. Ja jeszcze dzięki temu, widzowie, będę teraz mocno kukał po czatach. Na razie jest cisza. Ale będę kukał po czatach, aby zrobić wymianę na giełdzie najemników, bo być może jakiś tam najemników mógłbym kupić, bo też zwróćcie uwagę, że te liczby mi tu już dość mocno zmalały, no bo ci najemnicy też giną, nie? To tak jak giną potwory. I dlatego te liczby, które wam pokazywałem, są tak istotne, żeby one były równe. Są też teorie, gdzie ludzie, słuchajcie, dobierając wojska do starożytnego potwora, również dodają na przykład gwardzistów, jeżeli ja tu mam 6, no to dodają 5, żebym musiał dodawać. Ja to testowałem i generalnie mi się to nie sprawdziło. Taka teoria jest według mnie najprostsza. Dodawałem specjalistów, ale to też, powiem wam szczerze, się specjalnie nie różniło, bo zobaczcie, tu całkiem niezłe wyniki. No okej, tu mam 15 bilionów, pewnie dlatego, że mi już trochę tych najemników, słuchajcie, zginęło. Tutaj pierwszy atak, widzicie, był najlepszy. 25 bilionów expa. I wszystko w równych jakichś tam ilościach. No, nawet nie chce mi się, powiem wam szczerze, tak liczyć. No ale jak widzicie, całkiem niezłe wyniki. No, im ktoś jest na wyższym levelu, tym to ma wyższe tutaj osiągnięcia. Chociaż no, podsumowując, jeszcze jakiś czas temu, zanim moja Kleopatra, słuchajcie, miała 200 poziom, to naprawdę szło to w miarę fajnie, widzowie. Fajnie w tym sensie, że robiłem jeden atak na starożytnego, no i ta Kleopatra ten jeden level wbijała. W momencie, którym no... W momencie, którym, moi drodzy, no niestety... już przekroczyłem ten 200 level i jest, tak widzicie, trudniejsze. Bo dopiero przez te 4 ataki tak naprawdę wbiliśmy Kleopatrze jeden level, nie? Na 215. Także no, no nic z tym nie zrobimy. Jest jak jest. No i to, tu jeszcze ktoś pokazuje swój wynik na... Więc podejrzyjmy, co kolega pokazuje, bo też warto kolegów podglądać. Zobaczcie, ten atakował Herkulesem, ale też zobaczcie, jaki ma poziom. Jaki ma poziom smoka, to też ma znaczenie i też widzicie, jaka jest różnica w stosunku do moich wyników, tak? Ja tam dostałem gdzieś 20 bilionów czy 27, on dostał 139 bilionów. No, to trzeba, to po prostu gdzieś tam proporcjonalnie idzie, ale zobaczmy, jakie wojsko właśnie wziął kolega. O, tutaj się przyjrzyjmy, może taką teorię bym spróbował. O, wziął też specjalistów. Wziął, moi drodzy, takich gryfy bitewne, takie ja mam, plus 7 poziomu. Widzę, że jest G7 kolega, dobrze. Wziął specjalistów, wziął słabszych. No kurczę, powiem wam, że aż mnie kusi, żeby taką metodę spróbować. Tylko że słabszych 2 razy więcej daje niż mocniejszych. Tutaj 600, 400. Właściwie nie wiem, jaki on przelicznik tutaj stosował. Ja właśnie te przeliczniki przy dużej ilości wojska, powiem wam szczerze, gdzieś tam jeszcze mi problem... problem sprawiają, bo to trzeba wyliczyć, ale jak widzicie, z potworami i z najemnikami kolega już tych norm nie trzyma, przez co stracił więcej najemników. Więc jakby też nie możemy się sugerować każdą osobą, która... O, Domuro na pewno tutaj jest osobą, która stosuje się. Czekajcie, co oni tutaj... Oni coś tu porównują, bo może mi zaraz coś doradzą. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. O, komuś tutaj Herkules zyskał 3 poziomy, no także fajnie, nie? Nie, no na razie tak się pokazują swoje wyniki, ale myślę, że możemy tutaj na Domuro się sugerować, bo Domuro, no to jest nasz zwierzchnik, widać, że, no, tylko że Domuro ma Herkulesa, moi drodzy, 324 poziom, to więc...
raczej nie powinienem się do niego tutaj porównywać, no bo to wiecie, razy 100 poziomów wyżej nade mną i zobaczcie, jaka jest różnica. 621 bilionów samego expa, nie? No także no wyniki. Ten, ale zobaczmy, jakie on tutaj dał wojsko. Też jak widzimy, dał wojsko 6 i 7 poziomu, ale on jest... Aha, i specjalistów tak samo. To możliwe, że ja wiecie co, do następnego ataku dołożę ogólnie specjalistów, powiem wam szczerze. Różne rodzaje smoków, no ale my dawaliśmy różne rodzaje potworów. On tutaj ma też egzekutor, no tych mocniejszych gwardzistów ma. I dużo ma, no tak średnio tych najemników, no trochę ma więcej od nas, no bo 2000-3000 to ma. Czekajmy, czy nie ma jakiejś giełdy najemników, moi drodzy. Chciałem z wami jeszcze jakąś wymianę najemniczą przeprowadzić, ale widzę, że nic nie ma, także nie będziemy przedłużali. No nic, drogi widzu, jeśli się podobało, to będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Możliwe, że następny raz nagram odcinek z tego następnego dnia tutaj, czyli z tego Armagedonu, gdzie, jak widzisz, drogi widzu, będę awansował kapitana, ale też się zastanowię, czy 5 levelów, czy od razu na 140. Powiem wam szczerze, mam trochę wątpliwości, żeby od razu głównego kapitana dawać na 140, na 140 level. Chociaż i tak będę musiał tą budowę wykonać, bo awansowanie kapitana na 140 level da mi, odblokuje mi możliwość ulepszania budynków, a żebym to G7 jednak w akademii tutaj, zobaczcie, uruchomił. O, widzieliście, było 600 dni, a już koledzy przyspieszyli, już jest 300. Natomiast szkoda, że nie kliknąłem tego, co trzeba. No ale to już mój błąd, na błędach się człowiek uczy. To wy też uczcie się, widzowie, na moich błędach. Jeżeli taką macie opcję z tym premium, to przeklikajcie po prostu na czas ulepszenia kategorii. No ja tak mam, że jak 10 rzeczy robię na raz, to potem zapominam. Jest to jakaś tam forma straty, no bo pewnie te 50 dni mógłbym zaoszczędzić, no ale trudno. Zobaczcie, żeby to w ogóle wyszkolić, ja muszę mieć Akademię 35 poziom, pomijając oczywiście technologię, tak? Technologia to jest jedno, ja już nawet nie wiem, ile to może kosztować tutaj, ile będę musiał zdobyć tych punktów podboju, dlatego też o nie walczę. Natomiast, moi drodzy, o właśnie, zobaczcie, ostatnio wam pokazywałem bogactwo klanu, które było tam, że zastanawiałem się, czy przebijemy 400 milionów bogactwa klanu. Przebiliśmy z palcem w tyłku, teraz już mamy 500, także no, myślę, że błyskawicznie do tych 3 bilionów dojdziemy. To też jest fajna opcja. No nic, moi drodzy, czyli podsumowując, jeszcze wam tutaj raz przelecę, zobaczcie, ile mam srebra, ile mam złota, kończąc starożytnego. No tutaj już nie porównuję punktów podwoju, bo już je wydaliśmy na technologię. Mogę sobie jednego potwora jeszcze wyszkolić, moi drodzy, bo zobaczcie, tak jak nie miałem prawie tych smoczych monet, tak mam ich sporo. Smoły 100 tysięcy mi przybyło, przynajmniej tej rzadkiej z 50 tysięcy. Świętej mikstury 88 tysięcy mi przybyło, także same korzyści, a jeszcze jeden potwór przed nami, więc na pewno się w niego zaangażuję, żeby, moi drodzy, bo też mogę wam na koniec odcinka pokazać, bo tego wam nie pokazałem, członkowie klanu, moi drodzy. Pokaż szczegóły. No jestem na 74. pozycji z 502 tysiące punktów, także zobaczcie, no tu tutaj dużo, dużo przyjaciół ma po parę milionów nawet tych punktów. Trochę mi wstyd, nie chcę być na takiej 74. pozycji, żebym chociaż miał tam 50, to byłoby to, moi drodzy, jak najbardziej bardziej okej. Okay. Także będę dążył, żeby mieć tych punktów jak najbardziej, moi drodzy, więcej. No i to tyle chyba w tym odcinku, bo myślę, że nie ma co się tutaj dalej rozgadywać. Jak widzimy, już mi chyba przyspieszyli, więc mogę spróbować, widzowie, drodzy, kochani, wspaniali, razem z wami kolejnego tutaj, kolejne wojsko wyszkolić. O, coś się chyba źle kliknęło. No czasem Total Battle działa, widzicie, z takim opóźnieniem i coś jest nie tak. No tu będę chciał wysłać 7 tysięcy, tu po 14, tych mi jeszcze nie starczy, no ale muszę gryf bitewny. I zobaczę sobie, moi drodzy, właśnie w ten sposób, że spróbuję też dodać tych specjalistów jednak do następnego ataku. Jakieś tam ilości, no ciężkich rycerzy jeszcze nie mamy dostępnych, więc lipa. I zastanowię się, czy nie dodać tych słabszych też. Tak po prostu na jeden rzut ich po prostu wyszkolić, no bo to cena generalnie jest prawie ta sama, nawet taniej wychodzi, a ich tak najwyżej uśmiercę i co mnie tam, wiecie,
co mnie będzie kosztowało, co mnie będzie szkodziło taki test zrobić, nie? Z takim atakiem. A mam, moi drodzy, około, no już niewiele czasu mi zostało do tego ataku. Także to tyle. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Będzie mi, drogi widzu, miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek pytania, czy coś, co chciałbyś lub chciałabyś wiedzieć, śmiało pisz w komentarzach. Nagram dla ciebie taki specjalny odcinek, tak jak ten odcinek właśnie też z propozycji widza nagrałem, bo tutaj, tak jak mówiłem, ciężko będzie tworzyć jakieś poradniki stricte ukierunkowane na jeden temat, bo jak widzicie, tu jest tak rozbudowane to wszystko, że jeżeli rzucacie mi temat o starożytnym potworze, no to pokazałem wam stricte wszystko, co jest związane ze starożytnym potworem. I tak tego się będziemy trzymali, konkretnego jednego tematu, bo jak widzicie, nie da się ogólnego poradnika do Total Battle nagrać. Takie wstępne rady wam dałem, ale to i tak było w takiej, wiecie, bardzo, bardzo dużej pigułce, gdzie i tak ten odcinek trwał wtedy godzinę. Tutaj chociaż się w 40 minutach udało zmieścić. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, drogi widzu. Cześć.